nauczymy się kochać. Don't stop.
Dziękuję bardzo, bo w ogóle w duecie to nie jest takie łatwe. I kurczę, my się trochę ten, nie? Po prostu już się uczymy, a czy się w ogóle pasuliście było? I oczywiście to, z nas by nie było nas i tego wieczoru. Znaczy, jutro jedziemy... Dożywotnie, dzięki Bogu. Jutro jedziemy do Trójmiasta, a nie do Warszawy, jakby mogło się można się spodziewać. Ponieważ są urodziny Roberta, córki Sary, 18, więc po prostu musimy tam być. No bo rodzina przede wszystkim. Moja córka razem ze mną miała tę szczęście i przyjemność gościć w waszym mieście jako mieszkańcy. Zamordowani na ulicy Ojstrocha 712 na Wiedzie, gdzie rządzi grabarz. No i po prostu były to wspaniałe lata pełne gościnności, za które będziemy po prostu zawsze wdzięczni. I po prostu tej, no jak to się mówi tam, nie wiem. Natomiast jeśli chcecie jechać jutro do Warszawy, to bardzo uważajcie, bo prowokatorzy są gotowi. Przebrani za kibiców, za skinheadów i za nawet za punków. Widziałem prowokatorów z dreadami sztucznymi też. Uważajcie, mają fałszywą marihuanę. Także uważajcie i pamiętajcie, że w tej sytuacji jedyną walką oczywiście jest non-violence, ponieważ w przeciwnym wypadku zrobią z nas kurwa mielone. Także trzymajcie się i na uprzejmie.